Kolejnym pomieszczeniem, które oglądamy, jest to magazyn. Tak. Co tutaj się takiego znajduje specyficznego? Tu są wszystkie produkty i stąd zaczyna się, powiedzmy, cała rozsyłka. Tu są realizowane zamówienia. Stąd jest towar pobierany, idzie do następnego pomieszczenia, gdzie jest pakowany i później jest na palety pakowane. Palety są ważone, ofoliowane tutaj, no i wysyłane. To, co charakterystyczne, też powiem właśnie, że tutaj jest taki chłód panuje troszeczkę, żeby wiadomo, ten nie było czegoś takiego, że te towary przebywają w jakimś podwyższonej temperaturze, przez co tracą na wartości. Tam w tamtych pomieszczeniach była normalna taka temperatura, tak, pokojowa, wymagana do przygotowania, natomiast tutaj jest już chłodnie. Zobaczmy, jak obszerny magazyn jest. Tutaj widać, że się dba o każdy jeden parametr. O, tutaj widzimy panią, która tam sprawdza, chyba czy pakuje już produkty do wysyłki. Tutaj zobaczmy. A, tu zobaczmy właśnie o tej temperaturze, co wspominałem. Tutaj widzimy czujnik temperatury radiowy, przesyłany jest drogą radiową. Tak, skalibrowane odpowiednio, tutaj pan mówi. One mówi, co roku są testowane. Kalibrowane? Kalibrowane, tak. I tam właśnie na komputerze, gdzie w tym pomieszczeniu, tak, pana oglądaliśmy, tam na ekranie komputera jest ta temperatura pokazana i wtedy w momencie, kiedy ta temperatura się nienaturalnie zmienia, można zainterweniować. Mówi, to tutaj działa na tym, że u góry mamy cieplej i tutaj ten punkt ciepłości i zimny, nie? Tak. To się cirkulacja powietrza następuje naturalna. Mówi, każdy plac jest opisany, jaki produkt gdzie stoi, nie? Tak, tu widzimy właśnie, o, tutaj akurat mamy Rizol 10%, to jest chyba produkt jakiś dla gołębi, to jest? To jest jak Ronidazol, to jest na bazie, nie? Rozumiem. A u nas, na nie, u nas nie występuje tak. Rizol to jest też stary produkt, był zawsze, nie? To jest dobrze, to widzimy. O, zobaczmy, tak wyglądają produkty na półkach. O. I stąd właśnie są one wysyłane. O. Tutaj oprócz monitorowania parametrów takich jak temperatura, bada też się, istotne jest tutaj obecność szkodników. Tutaj zobaczmy, w pomieszczeniu nie mogą latać żadne muchy, ćmy ani inne insekty i do tego służą takie specjalne tutaj lampy u góry, ona jest może mniej widoczna. Ja tu zrobię produkcję, tak, będą lepiej widoczne. O, tak, o, to widzimy, ona tak wygląda. I to są takie zegary czasowe, że on, powiedzmy, o odpowiedniej godzinie na wieczór, czy ten ona spala, tak. I wtedy ona do góry lecąc spala. Tak, to można w Polsce też w sklepach zobaczyć, spożywczych takich. Ale też tutaj pan mówił, że występują tutaj też na myszy, takie inne gryzonie, trutkę wysypują. I codziennie to jest dokumentowane, tak? Codziennie jest kontrolowane i wszystko jest dokumentowane. Dokumentowane, także tak. Tutaj się dba o to, żeby tutaj się nie pojawiły żadne szkodniki ani insekty. O, także widzimy. I będziemy sobie dalej chodzić, po prostu oglądać, jak tutaj jeszcze na produkcji wygląda. No tutaj mamy magazyn, gdzie się składuje wszystkie mieszanki mineralne, grity różnego rodzaju. Tu widzimy wiaderka właśnie o z tymi rzeczami. Przede wszystkim zum Beispiel unser Expert Mineral. Tak, to jest nasz Expert Mineral. Hier haben wir den ersten Astvogel 2010. Hans-Paul Esse, to jeden właśnie z hodowców, który właśnie miał pierwszego asa w Niemczech, on używa tego produktu, nie? No, tu go widzimy. Jego gołębiem, jego twarzą jest markowany ten produkt. Tak, o, tu zobaczmy, są tak worki, wyglądają. A produkowane te preparaty są tutaj obok. Tak wygląda linia do produkcji tych mieszanek. Tutaj tak pachnie różnymi innymi składnikami. Ja. Mówi, tutaj jest właśnie produkowany ten karma mineralna, czyli wszystkiego rodzaju gryty. Tu się domyślam, mieszalnik, tak? Jest? Ja, tak jest misz maszynę, nie? Ja, to zobaczmy, o, tu się wrzuca, tu widzimy takie. To są nieco resty, die hier drin. Mówi, tu jeszcze resztki. Do miażdżenia, tak? Das wird nicht mehr verwendet, das wird noch rausgefahren. Tak, tu widzimy, tak to wygląda. Tu są komponenty też, tak? Czy to są gotowe już? Ja, to są tłoszowe, właśnie. To są komponenty, tak? To są półprodukty do produkcji naszych grytów. Morgen. O. A tu już gotowy, wyprodukowany produkt, tak? Hier jest Taubenbräun Grit drauf. Jest to schon fertig, nie? Entschuldigung, Premium Mineral. To już jest gotowy produkt, nie? To jest Premium Mineral. Tak wygląda. A i on, i tu wiaderka, worki, tak? Wiaderka czy worki to jest? To jest 5 kilo Eimer.
Nie? Und 25 kg. Mamy w 25 kg wiaderkach i w 5 kg. Znaczy, odwrotnie, w workach 25 kg i w wiaderkach. O. Widzimy, tak to wygląda. U. Mówi, ale to jest jeszcze wszystko, będzie przesiewane, nie? Żeby nie było tych grudek takich, tak większych, tych kawałków. Tak. O, tak to widzimy, wygląda. Tutaj obok linia podobna jakaś. O, też widzę takie koryto specyficzne, tam widzimy takie łopatki. To są chyba mieszadła. Premium mineral drauf, 2000 kilo. Mówi, tutaj akurat jest tego 2 tony, 2000 kilo. Rozumiem. I taki to jest... Mówi, to będzie wszystko wymieszane, mówi, zrobione, przygotowane. I jak długo trwa przygotowanie tych 2 ton? Wie lang dauern das die 2000 kilo zu? Mówi, to jest związane, bo to jest na kilka etapów robione, to nie jest robione tak naraz wszystko, nie? Z tym wiąże się kilka etapów. Jest zum Beispiel. Mówi tutaj na przykład. Diese roten Bestandteile. Mówi, te czerwone kamyki. Das sind Muschelschalen. Mówi, to są muszle. Und da wird Futterkalk, Mineralien. I mówi, to jest wapno, minerały. Spurenelemente. Mówi, spurenelementy to są. Trace elements. Vitamine, pierwiastki, witaminy. Die werden dort dran gebunden, festgebunden. Mówi, one będą, to się okleja, to po w tym mieszaniu będzie użyte, żeby one okleiło to. Ja, so dass wir der Taube durch dieses Binden der Nährstoffe definiert, in der Zusammensetzung definierte zu, eben diese Zusammensetzung, die Nährstoffe definiert zuführen. Bo to chodzi o to, dlatego jest to w ten sposób robione, że te gołębie, jak one to później jedzą, no to wszystkie te środki, które są, zjadają, nie? To ma sens. Das ist eine Kohle. Mówi, to jest węgiel drzewny, Holzkohle, nie? Ja, die Giftstoffe im Darm bindet. Mówi, to właśnie wszystkie szkodliwe rzeczy w jelicie grubym, mówi, ściąga. Und gleichzeitig haben wir an der Kohle Kräuter mit dran gebunden. I mówi, a myśmy jeszcze zrobili do tego, że do tego właśnie węgla mamy owakumowane jeszcze różnego rodzaju zioła. Dann Spirulina Algen. Mówi, spirulina. Ja, das ist hiermit enthalten und das ist gebunden an der Kohle und die Tauben fressen es. I mówi, to jest wszystko owakumowane tym i gołębie bardzo chętnie to zjadają. Und da das gebunden ist, i mówi, poprzez to, że to wszystko razem jest złożone, gehen diese wertvollen Nährstoffe auch nicht verloren. I mówi, dlatego te wszystkie dobre właściwości nie tracą się, tylko są z tym, nie? Rozumiem. Ale tu musimy zaznaczyć, że mamy anis il auch tran, nie? I to właśnie, wszystko... Nie. Tran dodany, bo właśnie zrozumiałem... Nie tran. To jest olej anyżowy. A, olej anyżowy. Tak. Aha. Jest wszystko skrapiane podczas produkcji anyżem. Anyż też ma swoje dobre właściwości, jeżeli chodzi o oddychanie, o to, a oprócz tego, jeżeli chodzi o cały układ trawienny, nie? Aha, rozumiem. Czyli tu widzimy 2 tony gotowego produktu w takim tutaj korycie. Tak. Aba, nie. Przed chwilą dowiedzieliśmy się od pana, który jest odpowiedzialny za produkcję. Ja tam zadałem pytanie, ile trwa przygotowanie tych 2 ton, tych 2 ton preparatu tego. Okazało się, że to jest tak, że komponenty są przygotowywane po prostu tak jakby w etapach, ale one też, żeby tą jakość uzyskać i określony efekt, muszą być odstawione tak jakby na pewien czas, żeby po prostu przeszły tym smakiem, zapachem. I później jeszcze, to kiedy jest wszystko złożone, to dobet na noc jest odłożone. Całą noc to musi stać. A później jeszcze i tak jest coś dodawane do tego, tak? Jeszcze na końcu są dodawane i jest to przy końcowej linii spryskiwane olejkiem anyżowym. Olejkiem anyżowym i dopiero ten gotowy produkt, przesiewane, spryskiwane olejkiem anyżowym i dopiero idzie to do pakowania. Czyli widzimy, to nie jest takie po prostu przemieszanie sobie łopatami czy czymś po prostu nie. Składników, nie. Tylko to jest po prostu jeszcze nawet sama technologia kolejności mieszania i później jeszcze... Czyli są to określone etapy od tego produktu, półproduktu, który przychodzi do końcowego efektu. No jest to kilka etapów, które trzeba niestety zachować, żeby osiągnąć odpowiednią jakość tego grytu. Tak, także widzimy, to jest całkowicie coś innego niż się mogliśmy wcześniej gdzie indziej zetknąć, ale to jest właśnie to, co świadczy o jakości tutaj firmy Renfrid. I podobnie jak w poprzednich, przy poprzednich produktach, tutaj również z danej partii jest pobierana próbka tego produktu. Tutaj widzimy, to jest w takim woreczku, no jest tutaj zgrzane już, tak? To jest zgrzane. Opisane jest szczegółowo data,
nazwa produktu, tak, kiedy numer serii, kiedy zrobiony i podpis osoby, która to pakowała, która to odpowiedzialna za przygotowywała. I to jest do waszego archiwum tak jakby idzie, tak? Tak można powiedzieć. Tak, że można zawsze to sobie skontrolować. O, tak. Widzimy. Czyli tutaj dbanie o jakość i też jeszcze, żeby pilnować tej jakości, to wszystko jest tutaj, że tak powiem, przestrzegane. Und jederzeit zu kontrollieren zu können. Und das bedeutet, wo das ist hier, wir achten mal sehr auf alle Dinge, was sehr wichtig sind an Produktion. Tak, czy zdawałoby się, że taka prosta rzecz niby wyprodukowanie grytu, a to jednak nie jest takie proste. Nie jest takie proste i też świadczy, wymaga, żeby tę jakość zachować, trzeba niestety przestrzegać tych reżimów tutaj, które są narzucone. I tutaj właśnie się znajdują magazyny tych komponentów, z których się składa te poszczególne produkty. Tu zobaczmy, są regały, na których są i kartony, i różnego rodzaju już też produkty przetworzone. Tu widzimy akurat wiaderka z gritem. Tu są gryty, tylko nie gryty, kartony. Tak, tu zobaczmy. To obszerne hale, duże po prostu, widzimy. I tak to wygląda. Możemy się szczegółowo właśnie z tym wszystkim tutaj masz akurat zapoznać. Tu są dla koni, nie? Tam, widzisz, są wiaderka, tak. Popatrz, to są hale potężne. Tu zobaczmy. Wszystko się tak tutaj odbywa. Tu zobaczymy właśnie, o. No i tutaj jest. I tu jest ta maszyna do pakowania. Do pakowania tych grytów. Pan obsługuje. Zobaczmy, akurat trwa. Nie. Pakowanie. Tu jest waga taka, na której się precyzyjnie odmierza. Jest to ten dozownik z wagą, nie? Tak. Że waga idealnie waży, dozownik i wszystko. Wszystko jest ręcznie robione, nie? Tak, tu zobaczmy, z takiego zasobnika, tu pokażemy, o tak wygląda. Z takiego zasobnika na taki podajnik taśmowy. O. Podawane to. To jest taki dozownik, który jest odmierzana na elektronicznej wadze ilość. Krzysiu, patrz tam na to, żeby ludzie wiedzieli, że dostają więcej. Pokażę im, że no zobaczmy, tak. Tutaj jak właśnie Krystian zauważył, ma być 5 kg, jest nasypane 5,20. O. A tutaj widzimy, pan już to pakuje. Wiaderka są tutaj w przeciwieństwie do tamtych rzeczy, gdzie były odwrotnie, były najpierw nasypany produkt, a później był etykietowany, a tu jest odwrotnie. Wiaderko jest najpierw etykietowane. Numer seryjny. Też widzimy, nie, tutaj numer serii nabity od razu na dany dzień. Także dokładnie data produkcji. W każdym momencie sprawdzić, bo to wszystko jest zaprotokołowane, zrobione. Tak. W każdym momencie możemy sprawdzić. No, widzimy, tak to wygląda. Także widzimy, że żeby wiaderko takie w Polsce kupić, czy gdziekolwiek, jest to naprawdę dużo czynności do tego wymaganych. Nim wejdziemy do kolejnego pomieszczenia, tutaj chcieliśmy zwrócić uwagę na taką rzecz. Pan Berger zwrócił uwagę na to, że w tym pomieszczeniu, gdzie jesteśmy teraz, jest taka niska temperatura, gdyż tutaj są przechowywane produkty, którym to nie szkodzi. Natomiast te produkty, które przy przechowywaniu wymagają temperatury wyższej, są po prostu tutaj oddzielone taką specjalną ścianą. Taka, to jest ściana taka dobrze zaizolowana. Widzimy, ona jest wykonana z takiej płyty OSB. Drzwi są szczelne. I teraz przechodzimy do tego pomieszczenia i widzimy, o, tu już jest temperatura pokojowa. Tu widzimy, jest taki chyba nawet piecyk, który to grzeje. Tak. Mówi, o, nie, tutaj dmuchawy. To jest dmuchawa, a to jest maszyna, która po prostu zbiera wilgotność. Aha. Ona zbiera, po prostu ona. Czyli taki rodzaj klimatyzacji tu jest. O. I tu są te produkty, które wymagają przy przechowywaniu wyższej temperatury. Tak. Rzeczywiście, na zewnątrz jest ujemna temperatura, w magazynie również, tym obok. Mówi, natomiast tutaj jest ciepło. Tu są przechowywane produkty do produkcji lekarstw, nie? Aha, komponenty te wszystkie. Tu zobaczmy, podobnie jak wszędzie, są takie regały. Każdy regał jest pole opisane. Mówi, stoi, jest napisane, to jest na kwarantannie. I mamy akurat Gambazin. Gambazin. Tak. Das ist jetzt erst angeliefert worden.
Mówi, on przyszedł tutaj, no i jest, stoi tutaj w kwarantannie. Rozumiem. Mówi, jeżeli dostanie już wolne, że będzie można go... Sprawdzony? Tak, będzie sprawdzony. Jest to właśnie Blitzform. Mówi, tutaj jest na przykład Blitzform. To przejdzie na tą porę, na tą stronę. On jest też deklarowany jako lekarstwo. Mówi, ale on już jest dany do sprzedaży. Już rozumiem. Można widzimy, go sprzedawać. Każde pole jest opisane, żeby wiadomo jednoznacznie było, gdzie się co znajduje. Jeżeli przyjdzie zamówienie, to stąd po prostu on jest zawierany. Widzimy to wszystko. O, i tak to wygląda. O, kolejne. Na przykład mamy nifuramycyn. To wird euren Kollegen interessieren hier. Hier steht das Nifuramycyn. To jest nifuramycyna. Dla niektórych bardzo interesujące, nie? Dlaczego? No nie, bo ludzie no chcą to mieć, nie? Tak, tak, o. Mówi, to jest pomieszczenie, które jest zabezpieczone alarmami. Mówi, jeżeli by ktoś próbował się tutaj włamać, czy ten, momentalnie włączają się alarmy. Też jeszcze zobaczmy, oprócz alarmów, tu widzimy, też jest zabezpieczone właśnie termicznie, bo tutaj są takie izolacje na suficie zamontowane. To było robione, tak, właśnie, żeby tą temperaturę utrzymać. O, czyli widzimy tutaj wszystko jest, że tak powiem, w odpowiednich warunkach, tak jak wymaga technologia. Mówi, to jest bardzo ważne tutaj, że jest klimatyzowane, bo w lecie, i dlatego to są te izolacje, żeby w lecie nie było tu gorąco. Poprzez to, że jest to tak ocieplone, odizolowane, potrafimy utrzymać tą jednaką stałą temperaturę. Tak, dokładnie. I wtedy... I wilgotność powietrza też. Także te produkty, one nigdy nie nabiorą tej wilgotności. Wie viel haben wir Prozent von Feuchtigkeit? 60, nie? Ale irgendwie muss man in dem Bereich. Tutaj zobaczymy jeszcze, jaka wilgotność jest tutaj zadeklarowana. O, tutaj. No, na 40. 40% wilgotności. O, tutaj zobaczmy. Musi o, być ta wilgotność egzakt zachowana. Tutaj ta dalsza część, to tak panuje dokładnie ta sama temperatura. Widzimy. System magazynowania jest taki sam. Mówi, tu są rzeczy do pakowania, butelki. Aha, butelki. Ale one muszą być właśnie w klimatyzowanym pomieszczeniu. Muszą być w odpowiedniej temperaturze przechowywane. Może brzmi śmiesznie, butelka w temperaturze, ale jednak przepis na to... Mówi, mamy dużo produktów w szkle. I mówi poprzez to, dlatego że w szkle stabilizacja tych witamin wszystkiego na przykład jest dużo lepsza jak niż w tworzywie sztucznym. Tak. Mówi bardzo dużo witamin w plastikowych butelkach. Mówi poprzez plastik może wejść powietrze i wtedy te witaminy oksydują i tracą swoją wartość. A mówi, jeżeli chodzi o szkło, no to w szkle one po prostu długo, dłużej wytrzymują. No i też jeszcze jak ciemne jest, to też nie ma oddziaływania promieni tak, słonecznych. Tak, tak. No ciemne to w zasadzie. Bo das dunkle glas jest bez odbytnie. Tak. Nasza karnityna na przykład jest w plastikowej butelce. Ale karnityna, na nią powietrze nie działa. Nie? Oda avidres nie nasz, czy sedokol, no po prostu to akurat nie szkodzi. Nie? Rozumiem. Czyli widzimy, że tutaj każdy jeden element produkcji jest tutaj przemyślany, znajduje się pod odpowiednią kontrolą, odpowiada za to zespół doświadczonych pracowników i widzimy właśnie, mając tak przygotowane komponenty i później z tego wykonane produkty, możemy być pewni tej jakości, którą gwarantuje firma Renfrid. Tak. Tutaj jako ciekawostkę właśnie możemy pokazać to, o czym wspominaliśmy wcześniej w jednym z magazynów. Tak wygląda zasobnik z trutką na szczury. Tak, i zobaczmy, i tutaj wyżej nad nią znajduje się tabliczka, która jest opisana numerem tutaj i to, co tu się znajduje. I tu po prostu to jest codziennie kontrolowane, czy nastąpiło pobranie, że tak powiem, tej trutki. I to jest wszystko ewidencjonowane. Każdy jeden przypadek, co tutaj się, że tak powiem, by zdarzył. Tak, nie? Tak, tak. Chodzi o to, żeby takie jest są wymogi. Sprawdzane i dokumentowane. Takie są wymogi po prostu tutaj norm, które tu panują. Dla własnego bezpieczeństwa. Nie? Zobaczmy, tak jak wspominaliśmy, każdy detal produkcji tutaj jest przemyślany. Tutaj mamy taką fajną platformę, to jest takie obrotowa podłoga w kształcie koła. Na nią wjeżdża na palecie partia produktów
Tu ją widzimy, które do wysyłki jest przygotowana. Tutaj są te one już odpowiednio spakowane, ułożone. Na tej palecie zostanie to tutaj przesunięte na to koło. Tutaj pan przygotuje taką rolę ze skreczem i podejrzewam, że nastąpi to w ten sposób, że po zamontowaniu paleta będzie obracana automatycznie i skrecz będzie owijał się wokół tych kartonów. O, tutaj właśnie zobaczmy. Także widzimy tutaj każdy detal produkcji jest przemyślany i zrobiony, żeby to było tak po prostu i ergonomicznie, fachowo, no i przede wszystkim też uproszcza bardzo sprawy logistyczne związane z wysyłką. O, widzimy. Tak to wygląda. Tak. Teraz pan zapewne skrecz tutaj zacznie. O. Teraz się zapytamy, co tak rozśmieszyło tutaj kolegę Chrystiana, ale tu popatrzmy. O. To jest mała paleta, mówi, bo to jest idzie do Polski akurat. Tak. Tak, tak, nie, to jest paleta oryginalnie do Polski pakowana. Się akurat tam skrecz trochę naderwał, ale widzimy, jak to jest sprawnie to jest wszystko przeprowadzane. To idzie akurat do kolegi Jerzego Koźlika, do Opola. Także widzimy, że możemy być pewni, że kupując u Jerzego Koźlika w firmie Columbex w Opolu, mamy na pewno produkty Renfrida, 100%, tak, właśnie widzimy. I już widzimy, tak wygląda zapakowanie tych produktów. I taka paleta w ten sposób spakowana trafi do Polski. Tam zobaczmy jeszcze, jak to jest fajnie zrobione, że w miarę postępu obracania się podnosi się też ta rolka ze skreczem, także cała paleta na pełnej wysokości jest tym owinięta. No i w transporcie wtedy to się dość mocno trzyma i nie ma z tym problemów, że to się będzie, że tak powiem, rozsypywać. Tu widzimy, każdy element produkcji jest przemyślany, uproszczony, no i to później stanowi wszystko o jakości i produkcji, i produktów tej firmy. I już mamy owinięte folię Scratch, całą paletę towaru, który, tak jak przypomnijmy, pojedzie do kolegi Jerzego Koźlika, do Opola, do firmy Columbex. O. Tutaj znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie odbywa się przygotowanie etykiet, jak również i zawartości, i wydrukowanie ich. Tutaj nad tym wszystkim czuwa pani Schmidt. Tutaj są dwie drukarki też, na których odbywa się drukowanie etykiet. Tu są takie etykiety drukowane, jak zaznaczył pan Berger, takie krótsze serie. Jeżeli mają, jak się nazywa, jakiś nowy produkt, chcą wprowadzić, coś zmienić, dodać, to tutaj właśnie się to odbywa. Natomiast te już takie sprawdzone produkty, to się drukuje od wielu lat, produkuje, to po prostu są w drukarni takiej normalnej offsetowej drukowane. Natomiast tutaj po prostu się znajduje taka jakby też ewidencja wszystkiego, co tutaj się ma znajdować na etykiecie, jak również w jakiejś instrukcji, opisie i tego typu inne wszystkie informacje. O, tak to wygląda. I widzimy tutaj panią, która nad tym wszystkim czuwa.